się, manko, wtorkowy, poranku. W dzisiejszym odcinku, drodzy widzowie, postanowił żech zabrać was na lekcję tańca. Podobno gdzieś tu właśnie odbywają się takie. Chyba tu. Cześć. Witam serdecznie w Hip-Hop-Spocie. Siema. Cześć. Takie studio, w którym mamy zajęcia z beatboxu, DJingu. Tu od razu się ciepie w ucho akustyka. Jest tutaj troszeczkę wygłuszone, to jest kompozyt akustyczny, który no troszeczkę tłumi, no umówmy się, nie jest to profesjonalne wygłuszenie jak powiedzmy chociażby w Max Flow, ale jest no. To tak wstępnie zrobione, że no można sobie to jakieś demo nagrać albo odsłuchać sobie coś na spokojnie. Idziemy dalej. Tu się uczniowie zapisują na nasze zajęcia. Cyk. Tutaj mamy szatnię, tu się można przebrać. Idąc dalej, tu jest salta, na której można się nauczyć kręcić na głowie, między innymi. O, takie rzeczy. To co? Zagramy się za jakiś trening? Pewnie. Dobra, to co? Na początek rozgrzewka, nie? Mhm. Ja muszę to zrobić, muszę się rozgrzać, bo dopiero co, żech się odkleił od kompa. Także widzę promyk nadziei rozwoju. Będą warsztaty z breaka, z ogólnie dla dzieci takie hip-hopowe, amatorskie. Łatwo mi tutaj, bo widziałem, wiesz, lewo, prawo, bo tak skrajnie, tak jakby przytakujemy teraz. Wiesz co, b-boying dzieli się na cztery podstawowe grupy ruchów. Pierwszym z nich są kroki u góry, czyli tak zwane tu kroki. Wszystkie kroki, które robimy stojąc na nogach. W ten sposób. Mhm. Następnym elementem są footworki, czyli wszystkie kroki, które wykonujemy w ten sposób, na dole. Pracując nogami. Hop. Kolejne elementy są freezy, czyli te zatrzymania w tańcu. Na przykład najbardziej podstawowy baby freeze, elbow freeze, czy na przykład taki b-boy stance, to też jest freeze. Ok, i ostatnim z tych elementów czterech są te najbardziej kojarzone z breakiem, czyli kręcenie się w głowie. Pokręcenie się na plecach, łokciach, znaczy nam się uda tylko zakręcić głowę. BNT tak breaka. Zejdziemy teraz w dół. Jak już mamy krok na schodzący w dół, to zajmiemy się krokiem na dole. Ustawmy się na pozycję początkową, która wygląda w ten sposób. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Dokładnie. Postaraj się też jakby każdy krok zaakcentować, bo teraz troszeczkę na skróty, bo żeby wspominałeś jeden krok praktycznie. Bo każdy z tych kroków jest ważny, żeby go zaakcentować. Ja bym ci chciał jeszcze tylko pokazać, jak w normalnym pompie to robię, prawda? Zobacz. Staram się każdy z kroków zaakcentować, nie? To jest już ostatni z tych kroków, które musiałem ci pokazać. A teraz przejdziemy do takich bardziej, do takich ruchów, które uważam, że będą bardziej dostosowane do ciebie. Jakieś takie freezy, zatrzymania, balansy, równowagi. No. Ciach, 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 ciach. Próbowałeś kiedyś? Nie. Kładziemy tą pozycję na podłodze i teraz głową w kierunku podłogi, utrzymując nogi na łokciach. Hop, w ten sposób. I teraz tak, ta noga, która jest na dole, idzie do przodu, a ta u góry do tyłu. Tak? A tą prostujesz tylko. Dokładnie tak,
to jest baby fleece. Aha. No i elegancko, dobra. To jeszcze raz. Tak, o właśnie, chciałem mówić na odwrót. Wysłużona czapka, proszę bardzo. Specjalna czapka do stania na głowie. Do kręcenia się wręcz na głowie. Ona ma naszytą tutaj taką siatkę z... Tą siatkę, dzięki której można się troszeczkę z mniejszym oporem kręcić na głowie. Stoisz w ten sposób, czyli masz tak. Nogi troszeczkę do przodu, ja tam pupę wypinam do tyłu. Ręce są wstawione w ten sposób. I zaczynamy od tego, że prawa noga razem z lewą, obie nogi idą do tyłu. No. W ten sposób. I nadganiamy tylko rękami oraz głową. Hop. Ciach. Hop. Hop. Małymi ruszkami powolutku najpierw, żeby złapać równowagę i przyzwyczaić się do tego obrotu. Bo jak już się przyzwyczaisz do tego obrotu, to potem zamieniasz te małe ruchy na duże wymachy. W ten sposób i rozkręcamy się tak. I potem się możesz kręcić. Dobra, ale jak nie podstawa. Czyli stajesz na głowie, nogi lekko do przodu, dupa do tyłu i za prawą nogą nogi idą, ale czekaj, tak wróć jeszcze. Staraj się mieć nogi cały czas poziomo. Nie dawać jednej ani, w sensie niżej, ale cały czas na jednym pułapie obie. No. Czyli żeby nie dawać jednej wyżej, drugiej niżej. No. Okej, okay. Obie nogi teraz idą za prawą do tyłu. Tak? I spróbuj nadgonić lekko ręką i głowami, chociażby ćwierć obrotu. Nie w tą stronę. Za nogami, czyli... O! Dokładnie, bardzo dobrze. No i kolejny raz. O! Czekaj, jak się złapię za nogi. No. Zobacz, chodzi o to, żeby one szły w ten sposób. Teraz ręka, ręce i głowa. Hop. Dokładnie, no i dalej. Hop. Dobra, puszczam. Robisz zamach. No. To staraj się robić tak, żeby te nogi były cały czas w jednej płaszczyźnie, żeby były płasko, czyli tutaj przesuwasz je, żeby nie robić takiego o, w ten sposób, że ta idzie do góry, nie? No. Po prostu ona robi tak, płasko, hop, dodaję. Hop, dodajesz. Hop, ręce, głowa dodajają. Dobra. Więc tak, poznaliśmy krok w górę, czyli to krok, Indian Step. Potem weszliśmy w długi migropem, pokazałem Ci krok na dole six stepa, czyli footwork. I następnym z elementów jest power moves, czyli figury obrotowe, czyli kręcenie się na przykład na głowie. Ręce bliżej siebie, będzie Ci łatwiej. Wow. Dobrze. I ręce. Dobrze. Bardzo dobrze. Proponowałbym tylko dać sobie ręce bliżej ciała. Bo jesteś taki rozszerzony, może ci to jakby równowagę zrobić. Łokieć wbijasz sobie w napięty brzuch, mięśnie muszą być napięte. Łokciem prosto w mięśnie brzucha. No. Stawiasz dłoń na podłodze. Ciach do tej pozycji. No i musisz spróbować podnieść najpierw nogi w ten sposób. I zobaczymy co dalej. Elegancko. Dobra. To teraz tak. Do tej pozycji będziemy przechodzili z pleców. W całości powinno to wyglądać tak. Hop. Bo kolejnym etapem z tego będzie to, że prawą nogą pociągniemy do góry, a lewa zrobi zamach w dół. Czyli tak, patrz. Prawa do góry, lewa robi zamach. W ten sposób. Dobra. Tak wyglądają bary przez rękę.
ciśniemy i możemy je robić szybciej, składamy ręce i robimy w ten sposób. Stary, właśnie tego się zawsze chciałem nauczyć. Breakdance mi się kojarzy właśnie z tym i za skręcenie na głowie, nie? Fajnie to wygląda, spróbuję. Tak, opierasz się lewą ręką tutaj bardzo daleko z tyłu. Zaczynamy zamach prawą nogą do maksymalnego momentu. Lewa noga, hop, przekręcamy się na prawy bark. No. I tutaj podkładamy lewą rękę i wychodzimy na skorpiona. Właśnie, w ten sposób. Dokładnie tak. Dobra, powtórz to sobie sam przynajmniej z 3 razy. Spróbuj najpierw powoli. Dobrze, dobrze. I tak jak zrobiłeś teraz, postaraj się tylko wejść na tą rękę w miarę stabilnie i na niej pozostać. Bardzo dobrze zrobiłeś tak naprawdę teraz. Sam skorpionem problem, wiesz? Mi się wydaje, że ja się szybciej tego naucza w tej wersji bez skorpiona. Normalnie to czuję, nie? Że... Czyli na hardcore, nie? Tak. Bo ja sobie tak... Ja ten ruch... Ja wyobrażam sobie setki razy ten ruch. Ale nigdy, że właśnie nie ma się do tego poskładać, nie? Wiesz, nie chcesz mi mówić wyobrażenia, czasem nie idą w parze z rzeczywistością. Nie jest. Jest, ale to jest dużo, nie? Że... Wyobraźnia śmieszą od wiedzy. Ale to masz rację, no, zgadza się. Czyli jestem w stanie, tylko mam relację z liczbem, dobrze? Teraz się wyobrażam, że jeżeli jestem DJ, biegnie się B-boy, jakiś tam na tym, Red Bull BC1, to jo. To jo, dałem teren na Red Bull BC1 2019. Dobra, wersja dla hardkorowców. Zresztą hardkorowców. Wchodzisz na 300-metrowe budynki, to było kolejkowe, co to jest luz, nie? Więc tak, na razie zamach jest taki sam, tylko nie, no, nie chcę ci robić krzywdy, ale sam chciałeś. Można się przy tym skrzywdzić, tak? Z brodą lub nosem walnąć w tym momencie. Przechodzę z barku na dłoń, widzisz jak wysoko mam biodra? To jest bardzo ważne. No, bo to jest właśnie... Te wygięcie w tym momencie, muszę się tego nauczyć. Właśnie tego kręcenia się. Obojętnie jakim sposobem, ale chcę dojść do tego etapu, żeby takiego bara kręcić, nie? To tak. Jak będziesz u siebie w noże, myślę, że masz tam wystarczająco dużo miejsca, żeby sobie popróbować. No. To próbuj, mogę? No. Próbuj sobie w taki sposób, że z tej pozycji no. przechodzić, oczywiście robiąc zamach w koło nogami do skorpiona, nie opuszczając nóg na podłogę. Zobacz. W ten sposób. Mhm. Bo jak nie będziesz się opuszczał na podłogę, to będziesz mógł po prostu dalej wyrzucić prawą do góry i lewą zrobić zamach. Hop, hop. Żeby się nie przyzwyczaić do opadania nóg na podłogę. Zadanie norowe to będzie. Norowe, aha. O, dobrze. I teraz zrobić tylko tak, żeby pozostać na ręce. Na ręce. O, zajebiście. No prawie. BNT spełnia swoje marzenia z dzieciństwa. Jak chodził na dyskoteki szkolne, to nie mógł się napatrzeć na tych chłopaków, co umieją bary i teraz było po tak. latach spełnia swoje marzenia z dzieciństwa. Tak było. Ale spróbuj sobie powoli najpierw. Dobra, pomału, stanie na głowie. Że elegancko. Naprawdę, jak po pierwszym treningu, to naprawdę spoko.
Staraj się nie robić tak zwanych nożyc. To znaczy, no, spróbuj sobie. Powiem ci szczerze, że jak się uczysz, to nie zaprzątaj sobie głowy tym, żeby dzielić to na cztery, bo to w gruncie rzeczy nie ma znaczenia. Postaraj się robić tak, żeby... Wiesz, jak jesteś matematykiem i lubisz takie rzeczy dzielić, to dawaj, nie? Ale tak to nie ma znaczenia. Dobrze, coraz mocniejsze. Mamy zajęcia z DJingu, które prowadzi DJ West z Pocahontas. Beatbox prowadzi Donix. Także no, to jest mega fajna ekipa takich zajawkowiczów, tutaj młodych chłopaków ze Śląska, którzy mają talent i naprawdę już umiejętności. I myślę, że w fajny sposób to przekazują dzieciakom, bo prowadzą zajęcia, które są taką zabawą poprzez naukę hip-hop. No bo hip-hop to jest tak naprawdę zajawka, zabawa, więc w ten sposób to działa. Tak, i właśnie mogę to wcierpnąć na YouTube'a wszystko. Oczywiście, że tak. Zajmij się, dla mnie też super. To jest tu. Dzieją się tu rzeczy właśnie. Polecam. Rzecz. Marcin Banut. Aleks Twoga. Magda Gessler. Dzięki. Do zobaczenia na kolejnym treningu. Tak jest, na razie, hej. Cześć. Szerokiej drogi. Potańcowane po tej lekcji breaka u Aleksa. Już wiem, że muszę popracować nad swoim luzem oraz nad moim flow. Także wszystko przed nami, drodzy widzowie. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro! Cześć, Cameron. Cześć, miło mi Ciebie poznać bardzo. Wzajemnie.